Można mówić, że ten ubiegłotygodniowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie będzie wyrokiem przełomowym i mającym duże znaczenie dla kształtowania się linii orzeczniczej sądów powszechnych w sprawach tzw. Fra kredytów frankowych, jako że ten wyrok uchylił zmienił jednocześnie wyrok Sądu Rejonowego z ubiegłego roku, który. To wyrok dokonał tak zwanego odfrankowania kredytu, umowy kredytowej, pozostawiając oprocentowanie wedle indeksu LIBOR, co zostało w chwili obecnej całkowicie zakwestionowane, uznane za niedopuszczalne. Nie może bowiem być tak, że kredyt który jest udzielony złotych, oprocentowany będzie wedle stawki LIBOR, która na ten moment ma wskaźnik ujemny. Uważamy przede wszystkim, że ten wyrok jest o tyle ważny, że on potwierdza dopuszczalność waloryzacji, czyli indeksacji, czy też denominacji kredytu do obcych walut, będzie on miał zatem duże znaczenie. Mamy, też uważamy, że to ograniczy chęć osłabi chęć do klientów, do występowania na drogę sądową, bo to nie jest właściwy sposób regulowania tak trudnych, złożonych relacji między bankiem a klientem. Będzie to miało także prawdopodobnie wpływ na działania legislacyjne polskiego parlamentu co do pomysłów na uregulowanie tej sprawy drogą ustaw. Tutaj stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej winno być decydujące i wierzymy, że ono będzie miało największe znaczenie, czyli co najwyżej zmiana w ustawie o tzw. zwanej pomocowej, która pozwoli na uruchomienie środków zgromadzonych przez banki w wysokości 600 milionów złotych, częściowo także na wspomożenie procesów restrukturyzacji tych kredytów w sytuacjach, kiedy klienci są w złej sytuacji finansowej. Dotyczyć to powinno tylko tej wąskiej grupy klientów.